wiedziałeś, że ten dzień nadejdzie. Tak przypuszczałem. Nawet ostrzegałem Menana. Dobrze, że poruszyłeś tę sprawę. Jesteś doradcą Menana i jego najdawniejszym druhem, prawda? Tak. Świetnie, dlatego ty masz go zabić. Jesteś szalony, jeśli myślisz, że zgładzę przyjaciela. Zamilcz. To się stanie w ten czy w inny sposób. Sylsaj właśnie gromadzi oddziały, by zdobyć tron. Będzie dla swego brata o wiele mniej wspaniałomyślny niż ja. Uwolniłeś Sylsaja! W twych żyłach naprawdę płynie chaos! Przygotowałem miksturę. Bezbolesną. Bezwonną. Wystarczy dodać mu kilka kropel do wina. Wiedziałem, że tak się stanie. Ostrzegałem go nieraz. Daj mi tę trutkę. Menan zasługuje na lepszy los od tego, który szykuje dlań Sylsaj czy te twoje psy. Lepiej by zrobił to przyjaciel niż obcy. To obyczaj naszego ludu. Pierwszy raz o tym wszystkim opowiadam. Te słowa palą mi usta niczym najostrzejsze ziele. Sorshan wziął łzę i zmieszał ją z winem Menana. Vajaron obiecał szybką i bezbolesną śmierć, ale czasami ból jest lepszy od zdychania w rozpaczy. Minęło kilka godzin, nim Menana ogarnął smutek. A gdy stał się nie do zniesienia, gdy wyssał z niego całą wolę życia, Menan sam poderżnął sobie gardło sztyletem. Sorshan wiedział, że nie udźwignie brzemienia swego czynu. Chwycił fiolkę, w której zostały jedynie resztki trucizny. Skruszył ją w dłoniach i do czysta wyssał kawałki szkła, wchłaniając resztki jadu pokaleczonymi ustami oraz językiem. Stracił mowę i pogrążył się w obłędzie, lecz to nie wystarczyło, by go zabić. Jego umysł opanowała jedna myśl. Zemsta. Ostrza muszą zapłacić. Jeszcze nim popełnił swój ohydny czyn, wysłał do swego klanu rozkaz wybicia spiskowców. Wiedział, że choć pomyślna, ścieżka Menana nie porwie jego poddanych i wszystko kiedyś musi się skończyć, zwłaszcza to, co dobre. Ostrza zostałyby wybite do nogi, gdyby Sylsaj nie przyszedł im z pomocą. Gdy klany ruszyły do pierwszego starcia okrutnej wojny domowej, ostrza, jak to miały w zwyczaju, rozpłynęły się w ciemności.